powitać wszystkich w kolejnym filmiku. Dzisiaj zajmiemy się przynajmniej jedną nogą. Jest już godzina dość późna. Mam nadzieję, że dźwięk będzie w miarę. Spróbuję rozebrać tą nogę od Burgmana. To są nogi, które, jak wiadomo, z poprzednich odcinków zakupiłem na podmiankę. Wiem, że tutaj powinno pójść w ręce i idzie w ręce. Poprzednik musiał to rozkręcić do wyjęcia, więc na szczęście tutaj nie ma takich ceregieli jak z tamtymi motocyklu, skuterze. Dla mnie jest to motocykl. Więc mamy górną nakrętkę. Dobra, żeby mi się olej za wcześnie nie wylał. Ta jest prawie odkręcona. Teraz spróbuję odkręcić tutaj imbusa. Jest dość długo był napuszczony. WD-40. Próbuję to teraz jakoś tak złapać, żeby krzywdy nie narobić. Spróbować tą śrubę odkręcić. Już w jednym przypadku miałem problem, nie odkręciłem tej śruby, nie dało się. Musiałem wyciągać na żywca uszczelnienie. Spróbuję użyć zwykłego imbusa. Czy będzie to wykonalne, to się okaże. Użyję sobie młotka, żeby to lekko dobić. Nie będzie to lekko szło. Zapożyczyć rurkę. No. Będą problemy. Żeby nie uszkodzić nogi. Nogi będą malowane prawdopodobnie, więc nie używam na razie szmaty żadnej. Udało się. Udało się. Można powiedzieć, że z tą nóżką jesteśmy w domu. Mam taką cichą miksę, mam nadzieję, że jestem w domu pod warunkiem, że w środku się kurde nie obraca. Może być długawy. No, już widzę, że są problemy.
to zrobili, że tu się będzie mi się noga obracać. Czyli już wiem, że jestem częściowo przynajmniej w dupie. To by było pewnie tyle z nagrywania. Spróbujemy to. Czyli jest już dupa z tego. Wszystko po obiedzie. Dobra, udało się ruszyć śrubę dzięki kluczowi darowemu, czyli tu mamy z głowy. Można to wyrzucić w tej chwili, spuścić olej. Także widzimy się znowu za chwileczkę. Spuszczę sobie olej i jedziemy dalej. Dobra, nogę mam już rozbebeszoną. Olej spuszczony. Pora się zabrać za usuwanie uszczelnień. Czyli najpierw kurzę łapkę, która jak widać dość ładnie wyszła. W stanie jest, jakim jest, guma pęknięta. Żelazo w środku pierści koroduje, więc to ma złom. Dalej w środeczku mamy ładnie pierścień zabezpieczający. Tego też by wypadało grzecznie i delikatnie stamtąd wydobyć. Teraz taki pierścień z drutu. Który przytrzymuje simmeringa i przy okazji simmering przytrzymuje tuleje ślizgową. Coś takiego. Więc to sobie odłożymy do pudełeczka. I teraz, jak książka pisze, powinno to się dać rozebrać w sposób normalny, czyli na zasadzie smoknięcia. Jeszcze raz coś smoka, ale cała polityka wymiany uszczelni. Tu jest jeszcze podkładka metalowa. Sobie ją zostawimy na nóżce. I mamy brzydki, niebrzydki. Z pewnością nie nowy, po co dwa razy robić, jak to kosztuje niewielkie pieniądze. Sprawdzę, czy nóżkę jestem w stanie złapać na tokarkę, żeby ją lekko przepolerować, bo widzę, że tu ma pewne ślady, jakieś ryski. Wybiorę sobie za chwilę drugą nóżkę. Jest odrobina rdzy, spróbuję to przepolerować. A w środku, no to chyba fabryka jeszcze olej zalewała, bo był. Natomiast no, samo dobro. Co, widzimy się przy polerowaniu albo przy montażu. Dobrze, ja się zajmę drugą nogą.
A ponieważ mycie tych części, bo są okrutnie ubrudzone, zajmie trochę czasu, więc nie będę was przynudzał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.